Dziękujemy bardzo. To były cztery kolejne w wykonaniu społecznej orkiestry lędnej ziemi Wielowskiej. Dziękujemy bardzo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, radość przepełnia moje serce. Wszystkim gorąco dziękuję za przybycie. W ten wyjątkowy dzień, w dzień 13 grudnia, który jest dla nas smutną rocznicą. Ale ten dzień przed świętami Bożego Narodzenia, gdzie buduje się nasza nadzieja. Bardzo się cieszę, że przyjęliście Państwo zaproszenie na dzisiejszą uroczystość, gdzie wspólnie możemy się już przygotowywać do świąt Bożego Narodzenia. Z wielką radością i wdzięcznością witamy na naszej uroczystości Jego Ekscelencję księdza biskupa Piotra Sawczuka. Bardzo serdecznie witamy. Gorąco witamy księdza prałata Romana Miśniewskiego. Bardzo gorąco witamy księdza kanonika Andrzeja Kieliszka. Bardzo serdecznie witamy księdza proboszcza Henryka Ocha. Serdecznie witamy księdza kanonika Andrzeja Witkowskiego. Bardzo serdecznie witamy księdza Leszka Przybiłowicza. Bardzo gorąco witamy księdza proboszcza Janusza Sałaja. Serdecznie witamy księdza kanonika Stanisława Sierakowskiego. Bardzo serdecznie witamy księdza Jarosława Rudzińskiego. Bardzo gorąco witamy pana senatora Grzegorza Biedeskiego, którego dzisiaj reprezentuje dyrektor Robert Mitruczuk. Serdecznie witamy posła na Sejm Rzeczypospolitej Marcina Duszka. Bardzo serdecznie witamy pana wojewodę lubelskiego Przemysława Czarnek z małżonką. Bardzo serdecznie witamy nieobecnego, ale jest jego reprezentant, marszałka województwa lubelskiego, którego reprezentuje dyrektor Marcin Czyżak. Gorąco witamy Sławomira Boguckiego, dyrektora biura poselskiego Marcina Duszka. Bardzo serdecznie witamy prezydenta miasta Biała Podlaska Dariusza Stefaniuka. Bardzo serdecznie witamy burmistrza miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka, którego dzisiaj reprezentuje wiceburmistrz Tomasz Stefan. Bardzo gorąco witamy przewodniczącego Rady Miasta, pana Adama Adamskiego. Bardzo serdecznie witamy przewodniczącą Rady Gminy Radzyń Podlaski, Annę Grochoła wraz z radnymi. Gorąco witamy radnych Rady Powiatu Radzyńskiego, mieszkańców naszej gminy, pana Jerzego Bernarczyka, Jerzego Kamińskiego i Mieczysława Wagnera. Serdecznie witam wójta gminy Radzyń Podlaski, pana Wiesława Mazurka z małżonką i wszystkich pracowników powiatu. Bardzo serdecznie witamy wójta gminy Przepieszów Mirosława Przekalisa z małżonką.
Gorąco witamy panią skarbnik gminy Radzyń Podlaski, panią Aldonę Roguszewską. Serdecznie witam inspektora oświaty gminy Radzyń Podlaski, panią Krystynę Gość. Serdecznie witamy dyrektora zespołu szkół w Zabielu, panią Violetę Chmielarz. Gorąco witamy panią dyrektor Szkoły Podstawowej Prewencji Radzyńskiej, panią Ewę Luty. Gorąco witam dyrektora Szkoły Podstawowej w Żabikowie, panią Teresę Łukaszczuk. Bardzo serdecznie witamy dyrektora Szkoły Podstawowej w Paszkach Dużych, panią Krystynę Nowak. Gorąco witamy dyrektora Szkoły Podstawowej w Żostówce, pana Waldemara Potęgę z małżonką. Serdecznie witam dyrektorów Zespołu Szkół Białych, pana Andrzeja Prokopiuka oraz wicedyrektora, panią Mirosławę Napińską. Bardzo serdecznie witamy panią dyrektor Biblioteki Gminnej, Jolantę Palica. Bardzo gorąco witamy dyrektora Zespołu Szkół w Białce, gospodarza tego miejsca, pana Dariusza Jurka oraz wicedyrektora Andrzeja Filipiuka. Serdecznie witam kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Marię Tarnowską. Bardzo serdecznie witamy wszystkich przybyłych sołtysów. Bardzo gorąco witamy prezesów i wszystkich strażaków z naszej gminy. I gorąco witam koło regionalne z Białej z panią Hanną Gołoś. Bardzo serdecznie witam panią prezes lokalnej grupy działania Zabiecek Katarzynę Krupską-Grudzień. Bardzo gorąco witamy przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół w Białce, panią Ewelinę Batera-Wiatr. Serdecznie witam nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół w Białce. Bardzo serdecznie witamy rodziców i uczniów. Bardzo gorąco witamy orkiestrę dętą z kapelmistrzem Włodzimierzem Miszułą. Gorąco. I w tym miejscu chcę powiedzieć, że zapraszamy nasze dzieci i młodzież, bo od dzisiaj powstaje Gminna Orkiestra Dęta. Gorąco witam laureatów konkursu kolęd pastoralnych. Bardzo serdecznie witam uczniów przygotowujących jasełka wraz z ich opiekunami. Szczególnie witamy wszystkich mieszkańców gminy Radzyń Podlaski obecnych na dzisiejszej uroczystości. Serdecznie witamy obecne media. Kochani, łamanie się opłatkiem oznacza wzajemne poświęcanie się jednych dla drugich i uczy, że nawet ostatni kawałek chleba należy podzielić z bliźnim. Jest wyrazem miłości, przyjaźni, pojednania i pokoju. Wyjątkowość dzisiejszego dnia to też wyjątkowi goście w naszej gminie. To dzisiaj możemy gościć kapłanów na czele z księdzem biskupem. Możemy gościć parlamentarzystów na czele z panem posłem Marcinem Duszkiem. Możemy gościć pana wojewodę ze wspólnymi współpracownikami, z małżonką pana Przemysława Czarny. Możemy gościć mieszkańców naszej gminy, instytucje współpracujące i wszystkich, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, korzystając z tego, że jestem przy głosie,
chciałbym z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzyć Państwu, aby te wyjątkowe dni były pełne zdrowia i spokoju, radości z narodzenia Bożej Dzieciny oraz rodzinnego ciepła i wzajemnej życzliwości. Niech ten wyjątkowy czas nikt nie pozostanie samotny i opuszczony, a święta przeżywa w gronie bliskich. Niech dadzą nam wszystkim wiele pozytywnej energii i sił potrzebnych zarówno w życiu codziennym, jak prywatnym, zawodowym i społecznym, jak i w realizacji naszych planów. Niech wśród nas będzie jeszcze więcej miłości, niech ułatwia nas klimat nadziei. Niech pokój płynący z głębi serca pozwoli budować nowe płaszczyzny porozumienia i współpracy. Niech ten cudowny i pełen radości czas Świąt Bożego Narodzenia przyniesie nam wiele szczęścia i radości, a nowy, już 2016 rok spełni najskrytsze marzenia. Na zakończenie bardzo serdecznie pragnę podziękować wszystkim za podjęcie trudu organizacji dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję Wam, że zechcieliście podjąć ten trud, że zechcieliście wspólnie spędzić czas i przygotować tą wyjątkową uroczystość. Niech mi wolno będzie podziękować panu dyrektorowi Zespołu Szkół w Białce, panu Dariuszowi Jurkowi, jego zastępcy, dyrektorowi Andrzejowi Filipiukowi, wszystkim nauczycielom, pracownikom, rodzicom, uczniom Zespołu Szkół w Białce, wyjątkowo paniom kucharkom, bo bardzo nam się przyczyniły do organizacji tego święta. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim. Dziękuję też na ręce pana dyrektora Zespołu Szkół Białej, paniom kucharkom, za pomoc w przygotowaniu dzisiejszej uroczystości. Na ręce pani przewodniczącej Rady Gminy Radzyń Podlaski, pani Anny Grochowa, kieruję podziękowania dla wszystkich radnych i sołtysów i mieszkańców naszej gminy, którzy bardzo aktywnie i z wielką radością włączyli się w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Bardzo serdecznie dziękuję strażakom, którzy w taką brzydką pogodę pomagali nam organizować święto i dzisiaj kierować parkingiem. Bardzo serdecznie dziękuję moim pracownikom, pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Wszystkim z całego serca bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w organizacji tego wyjątkowego przedsięwzięcia. Gdyby nie Wasza pomoc, nie mielibyśmy dzisiaj wspaniałych gości. A tak możemy gościć i kapłanów, gości zaproszonych i wspólnie spędzić ten wyjątkowy czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Niech ta uroczystość będzie naszą wspólną, wielką radością.